Znowu powinnam ich częściej razem spotykać, żeby mi było jeszcze gorzej. To jest pech po prostu. No właśnie, ja to mam pecha. Ludzie mnie potrącają, chłopaki nie kochają. Możesz zapisać w swoim dzienniku porażek, że twoja przyjaciółka ma totalnego pecha. Ale ile ci się dobrych rzeczy przytrafia? No, wiesz, nie bardzo. Wow, jesteś bardziej marudna ode mnie, naprawdę. Trudno. Ej, słuchaj, masz może zapałki albo zapalniczkę? Nie, po co? Będziesz raz paliła papierosy czy coś? No wiesz, może kiedyś. Ej, sorry, macie może zapalniczkę? Nie mam, weź spadaj. Ej, no czekaj, no ja mam. No to weź pożycz. No a ty nie jesteś za młoda na palenie? Jezu, po prostu pożycz, okej? Okay? Dobra, no trzymaj. Dzięki. Ale gościa, co ty masz zamiar zrobić? No spalę ten głupi dziennik wdzięczności. Co? Czekaj. No, sama mówiłaś, że to głupie, więc po prostu go spalę. Gosia, chyba nie mówisz na poważnie. Mówię na poważnie. Gosia! Co ty robisz? Zgasz to natychmiast, w tej chwili! Oszalałaś? Daj tą wodę. Zwariowałaś? Ale przecież nic się nie stało. Bierz tę wodę. Daj zapalniczkę. W tej chwili idziemy do pana dyrektora. Marsz! Ej, ale oddajcie mi zapalniczkę. Cicha bądź. Już. No kurczę, chciałam, żeby Małgośka przejrzała na oczy i przestała cieszyć się wszystkiego, ale teraz nie mogę dzisiaj narzekania. Muszę zrobić coś, żeby była taka jak dawniej. Hej. Natasza postanowiła spróbować nakłonić Małgosię, by znowu patrzyła na świat optymistycznie. Możesz napisać w swoim dzienniku porażek, że dostałam pierwszą w życiu nagana. Nie mam, już go wyrzuciłam. Jak to? Po co? Bo to był głupi pomysł, miałaś rację. No, mądrzejszy od dziennika wdzięczności. Nie, no, był lepszym pomysłem. Zresztą, patrz, żartowałam go. Ale po co? No bo uznałam, że będzie fajnie, jak będziemy razem wpisywać dobre rzeczy, które nas spotykają. Ale przecież mówiłaś, że to głupie. No, ale zmieniłam zdanie. Czemu? No bo miałaś rację, no. Nie dostrzegałam tych fajnych rzeczy, które nas spotykają, a ty próbowałaś mi je pokazać. Nabijasz się ze mnie. Nie, no mówię serio. Nawet zapisałam już jedną rzecz. Serio? Tak, przeczytam ci. Jestem wdzięczna za to, że moją przyjaciółką jest Małgosia, bo to najbardziej pozytywna osoba, jaką znam. Dzięki niej jestem trochę mniej ponura i uczę się dostrzegać super rzeczy, które mnie spotykają. A najlepszą taką rzeczą jest właśnie Małgosia. Co, jest okej? No pewnie.